wywodzi się ponoć nazwa Krotoszyna od starosłowiańskiego słowa krot. Miły, wesoły. Skąd i krotochwila swój początek bierze. Coś w tym prawdy musi być, bo to dziś miasto wielce mile i piękne, a obywatele weseli. Mieszkańców liczy sobie Anno Domini 1965 z górą 20 tysięcy. Ludzie pracowici. 40% na stale zatrudnionych, a to głównie w przemyśle, który większości Krotoszynian utrzymanie daje. Ci, co nie pracują, czasu nie trwonią, a uczą się przeważnie. Jest w Krotoszynie szkół podstawowych 5, a średnich 4, z których 3 zawodowe. W podstawowych uczy się 3570 uczniów, a w średnich prawie 2000. Do Technikum Ekonomicznego, Zawodowej Szkoły Metalowej, Pielęgniarstwa i Liceum Ogólnokształcącego zjeżdża młodzież z odległych stron. Z powiatów Rawickiego, Gostyńskiego, Jarocińskiego, a nawet z innych województw. Sobie miasto wieki, ale stale młodnieje. W ostatnim dwudziestoleciu przybyło mu 3000 izb. Co dziesiąta rodzina mieszka w nowym domu. Wiele we własnych jednorodzinnych domkach, których wybudowano już 520. Wielki awans gospodarczy naszego kraju stał się również udziałem Krotoszyna. Fabryki, przetwórnie to zakłady nowe albo poważnie w powojennych latach rozbudowane. Proszkowane mleko spółdzielczej mleczarni znajdziecie w aptekach całego kraju. Masło przekroczyło i tę granicę. Wysyłamy je na eksport. Przez te aparaty i urządzenia płynie prawdziwa mleczna rzeka. 80 tysięcy litrów na dobę. Robią cegłę od 100 lat. Nie zliczyć, ile z niej postawiono domów w Polsce i w innych krajach. Ostatnimi laty wyrósł z niej Warszawski Pałac Kultury. Jedna z największych i najstarszych naszych cegielni przeżywa swą drugą młodość. Instaluje się nowe maszyny, wprowadza automaty. Mniej trzeba teraz ludzkiego wysiłku, więcej skupionej uwagi. Czyżby tu nic nie robiono? W zakładach sprzętu motoryzacyjnego narada produkcyjna załoga spotkała się z władzami partyjnymi. Trzeba czasem odejść od maszyny, aby wspólnie zastanowić się, jak pracować lepiej i wydajniej. Na wszystkich spoczywa obowiązek ekonomicznego, gospodarskiego myślenia. Thank you.
dłonie w 2000 krotoszyńskich mieszkań. Budowę miejskiej gazowni zakończono w roku 1965. Jest dziełem naszych inżynierów i konstruktorów. Projektowano ją z myślą o małych miastach. Ta jest pierwszą z wybudowanych, prototypem. Zdobyte tu doświadczenia pozwolą usunąć mankamenty, wprowadzić poprawki. Będą z nich korzystać inne miasta. W roku 1950 zaczynali z niczego. Dziś spółdzielnia przemysłu meblarskiego ma piękne hale wybudowane kosztem 12 milionów złotych, a jej roczna produkcja osiąga wartość 35 milionów złotych. Krotoszyńskie zakłady przemysłu terenowego, zakład przetwórstwa. Robione tu konserwy turystyczne znane są w całym kraju. Najmniej ponoć w samym Krotoszynie. Pulpety, flaki, bigosy. Produkuje się tu 16 rodzajów konserw. Prochowce to specjalność tutejszych zakładów przemysłu odzieżowego. 700 pracowników, przeważnie kobiet, kroi i zeszywa poszukiwane kurtki na misiu i ortalionowe płaszcze. Że nie zawsze można je w sklepach dostać, dziwić się nie należy. Płaszcze są ładne i chętnie je kupują w Czechosłowacji i w Związku Radzieckim, płacąc brzęczącą dewizową monetą. Słynął Krotoszyn z szynek i bekonów jeszcze przed wojną. Do dziś nic z tej sławy nie utracił. Jeden z największych w kraju zakładów mięsnych zatrudnia 800 pracowników. Wędrują krotoszyńskie szynki, bekony, polędwice do 14 krajów, do tych przeważnie, które dolarami płacą. 86% towarów to produkcja eksportowa. Słynna Atalanta, szynka, która przez międzynarodowych ekspertów uznana została za najlepszą na świecie, też stąd rodem.